Baseball to amerykańska gra z początków XIX wieku. W Europie jeszcze mało popularna, jednak coraz więcej osób jest zainteresowanych tym sportem. O rosnącym zasięgu tej dyscypliny może świadczyć turniej, jaki odbył się w Działdowskim Gimnazjum nr 2. Na międzynarodowy halowy turniej baseballu Działdowo Cup 2013, rozgrywany o Puchar Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przyjechały zespoły m.in. z Mołdawii, Białorusi czy Litwy. Na listę startową wpisali się nawet zawodnicy z Sankt Petersburga. Jasne, że baseball kojarzy się głównie nam z grą na powietrzu, ale od wielu już lat i cała Europa i na świecie, tam gdzie zima trwa czasami 3 i do pół roku, dzieci po prostu nie grają i wpadliśmy, nie tylko my pierwsi na pomysł, ale byliśmy chyba jednymi z pierwszych, żeby zacząć na hali grać turnieje w baseballa. A od 7 lat te turnieje są rozgrywane o Puchar Prezydentów naszych, Rzeczpospolitej Polskiej, a turniej w ogóle ma już tą tradycję 13-letnią. Zasady baseballu są proste. Zawodnik musi odbić rzuconą piłkę i obiec 4 bazy, aby zdobyć punkt. Rozgrywki na hali różnią się jednak od tych na świeżym powietrzu. Baseball jest to grą zespołową ogólnie graną przez 9 zawodników w polu. Tutaj na sali jest to uproszczony baseball, gramy po 7 osób. W normalnym baseballu zawodnik narzucający może popełnić 4 błędy, tutaj 3, odbijający tutaj na sali 2, na boisku 3. O popularności działdowskiego turnieju świadczy ilość zespołów, jakie stawiły się na tych zawodach. Moskwa, Mińsk, Kiszyniów czy leżący 1200 km od Działdowa Sankt Petersburg miały swoich reprezentantów. Stawił się również zespół Litchuaniki Kowno. Już 7 raz. Tu bardzo dobrze zorganizowany turniej jest. I wszystko bardzo dobrze tu jest. Nam podoba się tu przyjeżdżać. Puchar Prezydenta RP tym razem pojechał na Ukrainę. Zespół Westfire Równe nie przegrał ani jednego meczu i zasłużenie zdobył trofeum. Drużyna Jankę z Działdowo ostatecznie uplasowała się na 4. miejscu. To dobry wynik, choć do samej czołówki jeszcze trochę nam brakuje. Do tych najlepszych jeszcze po prostu u nas dzieci późno zaczynają grać w baseball. Nie to co u nich, gdzie dzieci tam już od pierwszej klasy podstawowej grają w baseball, a u nas zaczynamy podstawówka albo pierwsza klasa gimnazjum i no, nadrabiamy dopiero później. Stąd na wyniki my musimy czekać troszeczkę dłużej, a przykładem tego są chłopcy, którzy po kilku latach trenowania też uczestniczyli w tym turnieju, też na początku im się nie wiodło, a w końcu zdobyli awans do pierwszej ligi państwowej. W turnieju uczestniczyło około 150 zawodników i zawodniczek. Działdowska impreza wpisała się na stałe do europejskiego kalendarza rozgrywek, a my czekamy już na początek letniego sezonu baseballa, co nastąpi już w kwietniu.